porządna. Witamy ojca Grzegorza ponownie na Starych Włościach. Teraz przybywamy w Krakowie, czy to prawda? W Krakowie, tak. Teraz jestem w Krakowie, pracuję z bezdomnymi w Krakowie. Mówią, że wilka dorasta zawsze ciągnie. Co się stało? No stało się tak, że tutaj jest dużo biegaczy i tutaj jak się coś rozpoczęło, no to trzeba, powiedział się A, trzeba powiedzieć B. I staram się być co roku na tym biegu, tak w zeszłym roku i w tym roku. Dzisiaj mamy pogodę zmienną, jak w Krakowie? W Krakowie, nie patrzyłem, ale też jest ładnie w Krakowie, chociaż tutaj jest cieplej chyba, tak mi się wydaje. Zapytam niegrzecznie, zmiana warunków zamieszkania i przebywania, czy ma jakiś wpływ na to, co tu się dzisiaj będzie działo? Myślę, że zmiana nic takiego wielkiego nie wnosi. Ważne są, że są tutaj ludzie, którzy chcą biegać. Ważne, że mamy dobrego patrona w tym dzisiejszym dniu, świętego Jana Pawła II, który załatwił nam taką piękną pogodę, bo jest słońce, co prawda jest wiatr, ale jest ciepło. I myślę, że też on modli się za nas, żeby ten bieg przebiegł dobrze i w dobrej atmosferze. No ojciec też chyba pobiegnie, tak? Pobiegnę, tak, pobiegnę. Z jakim numerem? Z numerem 6. Myślę, że będzie ksiądz biskup Paweł Socha. Niemożliwe. Jeszcze w tym wieku zainteresowany jest takim sportem. Dla wiernych, którzy dzisiaj nie świętują w domu, przyjechali tutaj pobiegnąć, co to znaczy? To znaczy, że szukają właśnie takiej wspólnoty, lubią biegać i ten klimat tego biegu jest wyjątkowy też. Chcą właśnie poczuć tego ducha właśnie takiego chrześcijańskiego, takiego wielkanocnego, takiego radosnego. Jak historia niesie, pierwszych biegaczy było można spotkać w dniu zmartwychwstania, przebiegli 3 km, czy się mylę? Gdzieś około tyle, bo tyle jest wieczernika. Gdzieś z wieczernika do grobu jest pewnie gdzieś tyle, by trzeba w Jerozolimie zmierzyć dokładnie. Ja nie pamiętam, a ojciec pamięta, kto to był? No to był święty Jan i święty Piotr. I to święty Jan w Ewangelii opisał ten ich bieg, jak biegli zdziwieni, bo Maria Magdalena przyniosła tę nowinę, że zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono. I oni zaskoczeni tą wiadomością biegną. Niedowierzaniem może troszkę z nadzieją, że jednak coś się wydarzyło takiego, co się nie mieściło im w głowach po tym krzyżu, po tej tragedii, z nadzieją, biegli z nadzieją. Myślę, że my też dzisiaj pobiegniemy z nadzieją. Oby się tak stało, życzę szczęścia, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. Nowosolska grupa biegowa. Ilu was jest? No, liczy nas gdzieś około 60 osób obecnie. No, jesteście aktywni w terenie, wszędzie was widać i słychać. Dzisiaj co was mobilizowało? No, tak co roku święta, kurczę, po posiłku wielkanocnym, no trzeba energię spalić, która, żeby się nie odłożyła gdzieś na bokach. No i aktywnie troszkę pobiegać, poruszać się. I gdzie pobiegniecie? No pobiegniemy do Pustego Grobu, no przecież zgodnie z tym, co dzisiaj mamy, nie? Świętem. A kto tam najpierw przybiegł pierwszy? No jak to, kto? Jezus. Jezus do Pustego Grobu nie przybiegł. Dwóch apostołów, którzy to byli? Oj, nie pamiętam. Nie dziwię się, bo to tak dawno. Dobrze.
macie jakiegoś sponsora? Kto was tak wszystkich do kupy skręca? Nie, my jesteśmy grupą, która sama się sponsoruje poprzez wpłaty comiesięczne, tam jakieś drobne, takie ustalone. I w ten sposób zakupujemy jakiś skręt, koszulki, ubranie sportowe. No raczej sponsorów nie mamy, nie posiadam takich owych. Macie jakiegoś czołowego biegacza? No mamy, Sebastian Sobczak jest dominującym przedstawicielem w naszej grupie, jest najlepszym zawodnikiem dla wszystkich. Powodzenia, żeby nie zapeszyć. Dziękuję bardzo i wesołych świąt. Godzina stałej 6 roku. Prosimy o ustawienie się na linię startu. Witajmy Jego Ekscelencja Kuzyka Mnie. Witamy. Tu spluwa jest. Księdza ojca Gata Józefa Marszałkowskiego, który jest pomysłodawcą, inicjatorem biegu do 26 lat. Wraz witamy Gata Kazimierza Golca, proboszcza parafii św. Antoniego, naszego gospodarza, dzięki któremu ten bieg też może się odbyć. Za chwilę ksiądz biskup pozostawi biegaczy. Ja mam taką prośbę, żeby postawić biegaczy, kibice chwilę pozostali na miejscach, ponieważ po ostrym starcie nastąpi tak zwany start honorowy, czyli ksiądz biskup, pan Jerzy Górski i gospodarz brat Kazimierz Golec przejdą tą trasę, kawałeczek, łączą się z biegaczami. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam wszystkich, którzy startują dzisiaj. Jest to start do pustego grobu. Dwaj apostołowie, Piotr i Jan, jak dowiedzieli się, że Chrystus zmartwychwstał i pusty grób, to biegli do grobu, żeby zobaczyć, czy faktycznie grób jest pusty.
Teraz ksiądz proboszcz przeczyta Ewangelię o tym wydarzeniu. Bardzo proszę, żebyśmy się wyciszyli, zwłaszcza startujący, i wysłuchali Słowa Bożego Ewangelii Świętej o biegu apostołów do grobu, do pustego grobu. Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Teraz za chwilę będzie start. Ustawiamy się i biegniemy. Dokonam teraz poświęcenia wszystkich, żeby szczęśliwie dotarli do celu, czyli do mety, i pobłogosławię wszystkich biegnących, aby nikomu ten bieg nie zaszkodził na zdrowie, ale żeby był na jeszcze większe i dobre zdrowie. Już nie będę się bać, cóż
Jest dziś o tyle ciekawy, że nie mamy zbyt wielu faworytów, więc wszystko może się zdarzyć. Takim zdecydowanym jednym faworytem to jest Adam Dreczyński, zwycięzca pierwszego naszego biegu do Pustego Grobu. Adam, jak wspominał, zawsze jak chciał powiedz, coś go tam doskwierało, coś go powolewało. No i stało się podobno wczoraj wypadek samochodowy, no ale powiedz. Także jeżeli to będzie Adam, to zachęcam do powrótki sobie. Na kogo czekasz? Na tatę. Głośniej? Na tatę. A jaki ma numer tata? 200. A jak ma na imię? Bartek. Dziękuję. A z kim rozmawiałem? Z Wiktorem. A pani na kogo czeka? Na kuzyna Przemka. Jaki ma numer? 400 coś, nie pamiętam. Co pani sądzi o tym bieganiu? Popieram. Bardzo dobra akcja. A kiedy panią będzie widzieli na może w trasie? Na pewno? No, zobaczymy, zbieram. Specjalnie przyjadę sprawdzić. Hej, trzymam pana za słowo. Dziękuję, z kim rozmawiałem? Dorota. Dziękuję. Dziękuję również. Kto biegnie? Daniel. Kim jest Daniel? Kto to jest? Mój wujek. Od dawna biega? Tak. A gdzie on teraz biegnie? Do Pustego Grobu. A wiesz, co to jest Pusty Grób? No mówią, że Pan Jezus zmartwychwstał, dlatego został Pusty Grób, to prawda? Tak. Jak powinieneś powiedzieć prawidłowo? Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. I to jest podpowiedź mamy, dobrze mówię? Cioci. Ciocia, tak, aha. Dziękuję, a z kim rozmawiałem? Z Bartkiem. Pani za kim czeka? Ja za chłopakiem czekam. Kibicuję mu. Jak ma na imię? Łukasz. A jaki ma numer? 374. Sprawdzimy później. W naszym biegu zapisało się ponad. Gdzie oni tak biegną? Natomiast opłaciła opłatę startową. Żeby osiągnąć cel życiowy swój. Żeby życiówkę przebiec może niektórzy. Także jest szansa, że kim rozmawiałem? Z Oktawią. Dziękuję bardzo. Wszyscy życiowych, choroby, kontuzji i tak dalej. No ale będziemy witać dużą, dużą grupę zawodników. Limit czasu, jaki przewidzieliśmy, jest to 1,5 godziny, czyli 90 minut czekamy tutaj na zawodników. W takim czasie powinni się wszyscy zameldować na mecie. Panie sędzio, widzę piękne medale. Może pan nam pokazać? Jest to medal. Tak, z jednej strony wizerunek naszego świętego Jana Pawła II, a z drugiej strony bieg do Pustego Grobu w Nowej Soli. Piękny krzyż, szósteczka, piękny krzyż i data. Tutaj. Dobrze, popytamy jeszcze troszkę, ile wystartowało zawodników? Ponad 900, a tu przed chwilą kolega mówił, że niektórzy nie wystartowali, mimo że zapłacili startowe. A tylko z tego powodu, że może jakieś problemy życiowe. Życiowe, tak jest. No, kontuzje i tego. Ma pan już jakieś doświadczenia? Szósty bieg to już jest, no można powiedzieć kawał czasu, ale to doświadczenie takie związane z organizacją, jest to trudne? Więc ja tutaj jestem od pierwszego biegu.
jako uczestnik wolontariatu, mimo że jestem starterem na różnych zawodach lekkoatletycznych w naszym województwie. Ale ze względu na to, że to jest specyficzny bieg, to zawsze starterem honorowym jest ktoś z księży, prawda? Biskupów. No i najważniejszy zawsze ktoś z biskupów. I dzisiaj też mieliśmy biskupa, który pięknie strzelił, wiara poszła, no i tak to się zaczęło. Dziękuję bardzo, a z kim rozmawiałem? Andrzej Wichman z Nowej Soli, sędzia, tak, tak. Zawodnicy na trasie mają do dyspozycji 3 punkty z wodą. Pozwalamy w jak najlepszej formie kondycji dobiec do mety. Nasz bieg wpisał się już w tradycję miejską, tutaj jak widać świadczy o tym Państwa obecność. Z roku na rok kibiców jest coraz więcej na całej trasie, nie tylko na mecie, bo zarówno na Pryszówku, jak i w innych częściach miasta mnóstwo kibiców dopinguje, kibicuje. Kibice z całej Polski nam się dzielą później tymi informacjami. Ta troskana mina, dlaczego? No czekam na wyniki, na synów jak przybiegną, a trzech. Ilu ich biegnie? Trzech. Trzech? Trzech. Jakie roczniki? No takie różne. Różne roczniki. Różne roczniki. A biegają już, czy tylko dzisiaj wystartowali? Nie, dwóch biega już tak trochę dość długo, a jeden dzisiaj zaczął dopiero, także... Myślę, że tylko będzie... patrzeć jak tata dołączy, co? No tata już trochę wiekowy, to raczej nie. No jeszcze nie ma 70. No jeszcze brakuje na szczęście. Także nieźle. A mówią, że od 70 można zaczynać dopiero. Ale to tylko tak mówią, bo tak nie jest. Ponoć biegną gdzieś tam do jakiegoś pustego grobu, to prawda? No prawda, tak. Tak, to jest prawda. A pan słyszał o dzisiejszym zdarzeniu tu w Nowej Soli? Nie, nie, nie jestem stąd. Także... Mówią, że Jezus zmartwychwstał. No na pewno. Na pewno zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Tak, to jest prawda. Dziękuję, ja rozmawiałem z kim? Henryk Bubel, dziękuję bardzo. Dziękuję. Paulinko, na kogo ty czekasz? Na mamę. Mama biegnie? No jasne. Sama? Sama. Ile już biega? No z ponad rok. Ale dobrze idzie. Maraton zaliczony? Nie, jeszcze nie. Dopiero półmaraton, może za rok. Półmaraton w jakim czasie? Oj, 2 godziny chyba. A w tamtym roku bieg do pustego grobu 53 minuty. No to sukces. Mówią, że wszyscy biegną do tego pustego grobu. Gdzie on jest? No tutaj, w Nowej Soli. A słyszałaś, że stała się tu rzecz dziwna? No mówią, że Pan Jezus zmartwychwstał, to prawda? No prawda. Prawdziwie. Jak Pani mówi? Prawdziwie. Prawdziwie zmartwychwstał, tak? I oni wszyscy tam biegną? Pewnie, muszą, bo chcą. Jakoś muszą pokazać, że wierzą w Jezusa. A Panienka na kogo czeka? Na nikogo. Na nikogo. Ogólnie biega, na biegaczy, tak? Tak? Nikt od Ciebie z rodziny nie biegnie? Nie. Raczej nie. I oni biegną? Do pustego grobu. Nie wiem. Do pustego grobu. Nie wiem. A ty wiesz, że tu się coś stało takiego bardzo dziwnego, że Pan Jezus zmartwychwstał, wszyscy tak mówią, to prawda? Prawda. Na pewno? Tak. Wierzysz w to? Tak. Dziękuję, a z kim rozmawiałem, chociaż imię? Amelia. Dziękuję. Kraczyński, wielkie brawa, ale tuż za nim mamy Jacka Stednika. A tam, wielkie brawa, wielkie brawa. Za krew ducha, za walkę ze słabościami. Brawo Adam! Adam, jesteś wielki, brawo! Uprzedł blisko wręcz medal zwycięzcy. Jeszcze raz podkreślę. Adam Dziaczyński, drugie miejsce, Jacek Stagnik. Drugi raz zwycięstwa Adama Dziaczyńskiego w naszym biegu. Na wyjeździe, ale bardzo cieszę zwycięstwo u siebie, bo zacząłem tutaj praktycznie od pierwszej edycji. Do dzisiaj mam chyba rekord trasy. 4 lata nie było mi dane, tutaj biega, bo zawsze jakaś choroba.
kolejnego zawodnika. Trzecie miejsce na trybun. Wielkie brawa, szanowni Państwo, wielkie brawa. Pierwsza zawodniczka na mecie. Jak to się stało, że jesteś pierwsza? Jak to się stało? Tak? Sama nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Długo biegasz? Tak, biegam już, o Jezu. 10 lat. No, to jakoś tak będzie. Jakie dystanse? Wszystkie? Czy tylko różki? Wcześniej biegałam na stadionie, no to takie trójki, półtora, piątki, a teraz no to tak dyski, piątki też. Jaki dzisiaj czas pamiętasz? 35, 50, jakoś tak. W zeszłym roku biegłaś tutaj? A ostatnio gdzie biegłaś? Ostatnio biegałam piątkę w Poznaniu, ale to jest moja życiówka na 10 km, więc jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję bardzo, a z kim rozmawiałem? Z Agnieszką Stachowiak, dziękuję. Wyszło, że pobiegniesz za rok.
biegniesz. Zacznij spędzować już dziś. Świetnie, czasami poniżej 40 minut. No ja się panie biorę. Marcin Schneider. Pocelujący finiszu. Jeszcze czwarte Patrycja Gros, gdyby była lepsza wycieczka naszego biegu. Takie nogi umieścili na to.
kolejna pani. Bierzemy wodę, przechodzimy na dziedziniec szkoły, żeby nie blokować miejsca. Bierzemy medal, wodę, przechodzimy na dziedziniec szkoły. Tak to jest bardzo gęsto, bardzo krótko. Brawo, Aga!
odbieramy medal wody i wchodzimy na dziedziniec szkoły. Aleksandra Tartowska, wielkie brawa! Przechodzimy teraz dalej. Musimy umożliwić im najgorszą zakończenie biegu. Brawa za ukończenie biegu. Odbieramy medal, wodę i przechodzimy na dziedziniec szkoły. Nic, ale ja nie zasłaniam nawet. Dzieci stresu jego, w kilku, w ludzie, w ludzie. Paweł Grywanowicz. Odbieramy medal wodę przy... Nie udajemy się na dziedziniec szkoły. Po odebraniu medalu, po odebraniu wody, przechodźmy na dziedziniec szkoły, bo jest gęsto i robi się nam niebezpiecznie tutaj. Dajesz, Graszka! 51. Chodzimy dalej! Chodzimy dalej! Odbieramy medal, wodę i przechodzimy na dziedziniec szkoły. Bo mi pan kamerę, ja tamte kasetę zmienię. Tu ma panowie ten. Teraz większy stół ubiegacie do biegania. Ja ten gościu nie mam.
jak już mamy medal i wodę, to przechodzimy na dziedziniec szkoły. A tutaj robi nam się gęsto i bardzo łatwo wypadek. Także przechodzimy, kochani biegacze, na teren szkoły. Jak już mamy medal i wodę, to przechodzimy na dziedziniec szkoły. A tutaj robi nam się gęsto i bardzo łatwo wypadek. Także przechodzimy, kochani biegacze, na teren szkoły. I jest nasza współorganizatorka Marlena Latańczak. Odbieramy medal, odbieramy wodę i idziemy na drużynę w szkoły. Przechodzimy coraz dalej. To jest brawo Łukasz Bylek na mecie. Przechodzimy na teren szkoły. Odbieramy medal, wodę i idziemy na teren szkoły. Żeby nie doszło do nieszczęścia nam tutaj. Brawo! Natalia Jasińska. Dzień dobry. Thank you.
Jutro gdzie na mekę. Prawie tyłem przed bez. Thank you.
bardzo. Około 40 osób jeszcze jest na trasie. Jak nie będziemy klaskać, to przyjdzie deszcz. Thank you.
w naszym biegu wszyscy są zwycięzcami. Zobaczcie, jakie mają radosne miny. Zobaczcie, jaka radość. Wielkie brawa! Jak te różowe spódniczki falują piękne. Wielkie brawa! Brawo! Panie Jarku, no już prawie końcówka maratonu, biegu do Pustego Grobu. Krótko, jakby pan podsumował? No bardzo udany bieg, moim zdaniem. Pogoda szczególnie dopisała. Dopisali nam biegacze. No wiele radości, wiele uśmiechu. Po to ten bieg jest robiony. A technicznie jak wyszedł? A technicznie to dopiero go podsumujemy. Na razie wszystko jest, oby szczęśliwie się skończyło. No, nie mamy sygnału o tym, żeby jakiś był wypadek, jakaś nieszczęśliwość. Także no, jesteśmy dobrej myśli. Wystartowało ile? Wystartowało ponad 800 osób, prawie 900. Wszystko z Polski, czy są obcokrajowcy? Na listach widzieliśmy osoby z Berlina, jeden pan przyjechał z Norwegii mieszkający, ale Polak. Także śmiało możemy mówić o międzynarodowym biegu do Pustego Grobu. W przyszłym roku będzie to samo? Chcielibyśmy, dlatego obiecać nie mogę, natomiast zrobimy wszystko, aby 7. bieg do Pustego Grobu się odbył. Ja wiem, że jest bardzo trudno o sponsorów. Kogo by pan wyróżnił ze sponsorów za tegoroczny bieg? Ciężko kogokolwiek wyróżniać. My mamy grono takich dobrodziejów, którzy z nami współpracują rokrocznie. Także tutaj no nie ma. Na pewno chciałbym wyróżnić wolontariuszy, którzy nam pomogli. To jest ogromna praca ponad 100-osobowej grupy wolontariuszy. Ślicznie dziękuję za informację. A z kim rozmawiałem? Jarosław Chruściel. Jeden z członków organizacyjnego biegu do Pustego Grobu. Czekamy jeszcze 20 osób.
Brawo, moja pani. Cześć! 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 Cześć!